W najbliższą sobotę raciborski ZUS otworzy swoje drzwi dla medyków. Lekarze będą mogli założyć profil PUE, który już niebawem przyda im się do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Konsultacje dla lekarzy odbędą się w najbliższą sobotę 19 maja w godzinach od 9 do 13. Tego dnia sale obsługi klientów otwarte są dla lekarzy. Lekarz w dogodnych, komfortowych warunkach, bez jakiegoś stresu, bez tutaj kwestii ciśnienia z czasem, że musi lecieć do pracy, może przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Głównym celem organizowanej w weekend Białej Soboty jest umożliwienie lekarzom założenia profilu PUE. Profil PUE służy do tego, żeby móc wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Przypomnijmy, że niedługo wejdzie obowiązek wystawiania tylko elektronicznych zwolnień lekarskich. Dlatego lekarze, którzy będą wystawiać to zwolnienie, muszą mieć ten profil PUE. Dodatkowo będzie można sobie tutaj pobrać bezpłatny certyfikat, który umożliwi podpisywanie tego elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Aby założyć własny profil na platformie usług elektronicznych, należy zabrać ze sobą niezbędne dokumenty. Prosimy, by lekarze, którzy przyjdą tutaj w sobotę, 19 maja, przypomnę, w godzinach od 9 do 13, zabrali ze sobą dowód osobisty, zabrali ze sobą telefon komórkowy i oczywiście aktualny adres e-mail, bo to umożliwi im założenie tego profilu PUE. Natomiast jeżeli chodzi o pobranie bezpłatnego certyfikatu ZUS, to proponujemy, żeby lekarz zabrał ze sobą albo pendrive, albo laptop. Dzięki temu będzie mógł zapisać ten certyfikat na komputerze bądź na tym przenośnym nośniku i wykorzystać go w innych miejscach pracy, gdzie świadczy swoją usługę. Pracownicy Raciborskiego Inspektoratu podczas sobotniego dyżuru skupią się na pomocy lekarzom w zakładaniu profilu PUE. Jednak medycy mogą w tym dniu liczyć także na inne porady związane z działalnością ZUS. Krok po kroku pokażemy, jak wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Rozwiejemy wątpliwości, odpowiemy na pytanie tych medyków, którzy na przykład już wystawiają zwolnienia lekarskie albo przymierzają się do tego wystawiania, ale mają jakieś kłopoty albo coś nie do końca jest jasne, więc tutaj będzie też możliwość takiego instruktażu, szkolenia, pokazanie, jak wystawić EZLA. Na koniec przypominamy, że tego dnia w Inspektoracie ZUS przy ulicy Łąkowej 28 będą obsługiwani wyłącznie lekarze, do których kierowana jest akcja Biała Sobota.